troszeczkę miałem wrażenie, że wedle internautów wygrał jednak strollowany. Nowe wnioski, który z was posiada? Czy ja mogę powiedzieć tak, no, to co było, wyjaśniliśmy sobie ogólnie i ja, dla mnie tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś był na jednym wygrany, przegrany. Przegrany wyjdzie tylko jeden z ringu i to będzie tyle. I to będzie on. Pytanie, Mati, jakie było, przepraszam? Pytanie było, było takie, czy masz jakieś nowe wnioski, ponieważ no, widzowie określili ciebie jako zwycięzcę. Ty po poprzedniej konferencji zasięgnąłeś trochę komentarzy, zobaczyłeś filmik Patryka i zmieniła ci się narracja wobec bestii, zdecydowanie byłeś ostrzejszy. Pytanie, co jest po waszym programie, czy czegoś nowego się dowiedziałeś? I pij więcej tej wody, pij więcej tej wody. Ja już wszystko, co chciałem wyjaśnić, wyjaśniłem na programie. Ja tam nie patrzę, bo też te osoby, które tam piszą, to patrzą najczęściej na wynik końcowy i główno ich interesuje tak naprawdę nasza ta droga i ich nie obchodzi, nasze słabe, ciężkie momenty w trakcie przygotowań są w stanie, widzisz. Konferencja była w jednym dniu, w drugim dniu był Rose i panel po panelu potrafili napisać odmienne zdania i najpierw wyzywać mnie, a potem bestie. Także ja tam za bardzo nie zwracam uwagi, bardziej wróciłem do domu i znowu zobaczyłem nowy wywiad pana bestii Piechowiaka, który mówi u Łukasza Ekierta Antyfakty, że no, znowu takie obrzydliwy grubas, o nich zobacz, jak on wygląda. Ja o tym można gadać. A spójrzmy wprawdzie w oczy, Piotrze. Zobacz na siebie. Wyglądasz jak zdezelowany buldog. Masz z tyłu głowy jakiś kur... Buldogiem to ja byłem wcześniej, jak jeszcze trenowałem kulturystykę, teraz nie. Tak no, ale spójrz na siebie, no stary, ciśniesz ludziom o tył, ale ty sam nie wyglądasz dobrze, chłopie. Ja wyglądam bujasz bardzo się bez dobrze. Bez tych tricepsów i udajesz kozaka. Ale jeżeli byś zerwał tricepsy czy coś, wiesz, to nawet by mi kochał, to czy ty masz zerwane tricepsy, wiesz. Teraz bym cię wyjaśnił tu momencie, na tym tutaj... Ale już się już pokazałeś z przyjemnością. Tak, z przyjemnością. To chodź. Jak chcecie w tym momencie? A, bo dobra, to jeszcze poczekamy. A wiecie co, to nie poczekamy. Panowie ochroniarze, skoro tak, poczekajcie, stop, bo wykamywaliście nam dym, oczywiście doceniamy waszą intuicję, natomiast zróbmy face to face w takim razie. O, wow. O, słabiutko. Bądź, Mary. Byś czasem nie miał poderwany. No to byłoby ciekawe, natomiast Piotrze widziałem, choć jeszcze na chwilę strollowany, proszę. Przepychanie i podnoszenie ciężarów to jedno, ale przepchnięcie żywej masy koło 140, dobrze pamiętam? To ciężko poszło trochę. Znaczy, więc przytrzymałem go tak, chciałem zobaczyć, jaki tam ma tłuszcz, więc jest trochę tego do przepychania. Tak jak ciasto byś maglował. Panowie, podejdźcie do face to face'a, bez high kicków prosimy. Przegrasz. Czekam. Ja też. Nie mogę doczekać. Bestia, czy ty się nie boisz, że twoja siła przy tej masie może jednak nie zadziałać? Nie ma takiej opcji. Okej. Okay. 1-1, kurwa! No, tak jak nie miał tego. Ja wiesz, jak się boisz. Nie boję, unikam, intuicyjnie. O, z pani myślałem, że leci? Nie. Tłusta maszyna cię robi. Już nie mogę się doczekać soboty. O. Dobrze, panowie, zapraszamy. Ale Sebastian, ja nie walczę, daj spokój. Dobrze, i panowie od razu poddymili. Tu jestem tego bardzo ciekawy, ponieważ nagle się, tak mi się wydaje, Piotrze, że jednak ta masa strollowanego jest tak duża, że mimo twojej ogromnej siły, to nie idzie tak prosto, jakby szło... Krzesło zepsułem. Tak... Właśnie masa jest tak duża, że krzesło zepsułem chyba. Sebastian, czego ci dolali do tej wody, że ty taki byłeś spokojny? Końcówka, stary, bardzo mocno przy... O, widzisz jak spadam? Widać mnie? Halo? A widzisz mnie? Weźcie mnie...